Dzień dobry. Na początku, jeżeli pozwolisz, kilka słów dla moich stałych subskrybentów. Dosyć dawno mnie tutaj nie było. Miałem poważną sprawę do załatwienia, sprawę, która wymagała dużo wysiłku, zajmowała dużo czasu. Nie mogłem być z wami, ale teraz wracam. Wracam do was z góry, przepraszam, nie będę w stanie odpowiedzieć na wszystkie komentarze, które pojawiły się w tym czasie. Nie będę w stanie odpowiedzieć na wszystkie maile, może z czasem sukcesywnie. Dzisiaj chciałbym z wami porozmawiać o ekologii. Dokąd zmierza ekologia, dokąd zmierzają te wszystkie ruchy ekologiczne, działacze? Cóż, taki działacz ekologiczny ludziom w moim wieku i starszym, ludziom, którzy nie mają z tym zbyt dużo do czynienia, kojarzy się z osobnikiem z dreadami, wytatuowanym, który razem z kilkunastoma kolegami blokuje ruch na autostradzie, żeby żuczek mógł sobie przejść na drugą stronę. Osobnik ten odżywia się wyłącznie trawą, żyje z dotacji, którzy naiwni ludzie wpłacają na jakieś organizacje ekologiczne. Ogólnie jest istotą dziwną i bezsensowną. Tak oczywiście nie jest, natomiast tak może się kojarzyć. Zapewniam was, że jeżeli nawet są tacy działacze, to są to nieliczne wyjątki. Zresztą popatrzcie na mnie, dbam o ekologię, nie jem mięsa, a dreadów jakoś nie widać. Nie jestem wytatuowany, zapewniam was, że nigdzie tatuaży nie mam. Żyję z normalnej, uczciwej pracy. Także tak nie jest. Nie jestem tak, że to są jacyś mnie wariaci. Oczaj dusze, wytrwi grosze. Ludzie niespełna rozumu. Nie. Natomiast, cóż, osoby działające w organizacjach ekologicznych często dają się zwieść. Te organizacje składają się z ludzi, którym zależy na środowisku, którzy dbają o inne istoty. Natomiast ci ludzie są niezwykle emocjonalni, mają głęboko rozwinięte wewnętrzne poczucie wartości, w związku z czym jako tacy podlegają manipulacjom. Wiadomo, że człowiek zimny, oschły nie będzie zajmował się środowiskiem. Człowiek odporny na manipulacje tego nie zrobi, bo zajmuje się tylko i wyłącznie sobą. A tu wkraczają w grę duże sprawy. Zapewniam was, że wielkie koncerny, różne organizacje mają speców, genialnych speców od manipulacji ludźmi. Ci ludzie dają się często podpuszczać. Dlatego ja w żadnej organizacji ekologicznej nie działam, nie chcę realizować programów, których nie jestem pewien, programów narzuconych przez kogoś. Tobie też proponuję zacząć dbać o środowisko. Jeżeli posłuchasz radia, poczytasz artykuły w internecie, przekonasz się, że to wszystko zmierza w złą stronę. Ziemia naprawdę ledwo już żypie. Tysiące istot cierpią. I co? Cóż jedna osoba może zrobić? Bo jeszcze, cóż ja mogę zrobić? Tak jak mówiłem na filmie Zatrzymać Holokaust Zwierząt, tam przedstawiłem pełną argumentację, jedna osoba może dużo. Może dużo zdziałać, więc zacznij działać. Jak? Zacznij działać rozważnie, czyli żyć uważnie i rozważnie. Warto poświęcić im trochę czasu, żeby zastanowić się nad tym, co się robi, jak się robi, czy to szkodzi środowisku, czy to nie przysparza cierpienia innym istotom. Zwracać uwagę, po prostu zwracać uwagę na co się robi, na to, co się robi, to dużo pomoże. Na przykład, ja kupuję produkty chemii gospodarczej pewnej firmy, której tu nie będę reklamował, bo nikt mi za to nie zapłacił. Firma ta jest ogólnie dostępna, niezbyt droga, produkty są w miarę dobrej jakości. Dlaczego kupuję tej firmy? Ponieważ mam pewność, że firma ta umieszcza na opakowaniach prawdziwe składy. Mam pewność, że nie testuje swoich produktów na zwierzętach i mam pewność,
że zasady zatrudnienia w tej firmie są ludzkie. Może to nie jest tak, że wszyscy pracownicy mają jakieś kokosy, natomiast są zatrudnieni na uczciwych warunkach i praca odbywa się w warunkach do tego odpowiednich. Firma ta też stara się jak najmniej szkodzić środowisku. Też możesz taką firmę wybrać, znaleźć. Czytaj uważnie opakowania. Czytaj uważnie to, co jest tam napisane. Na przykład, jeżeli bliski jest ci los zwierząt, kupujesz mydło. Czym to może zaszkodzić zwierzęciu? Niczym. Tak? A poczytaj skład. Taki składnik jest sodium tallowate. Jakkolwiek by się to nie czytało. Myślisz sobie, a jakiś tam produkt chemiczny. Nie. To jest tłuszcz zwierzęcy. Czyli do produkcji tego mydła zostało zabite zwierzę. Poza względami moralnymi, pomyśl sobie, czy to trochę nie dziwne myć się smalcem. Cóż jeszcze? Dbaj, cały czas. Dbaj, uważaj. Wiesz, o co tutaj chodzi? Chodzi tutaj nie tylko o środowisko. Chodzi tu też o ciebie. Każdy z nas będzie musiał kiedyś, prędzej czy później, ponieść odpowiedzialność za to, co robi. Nie sądzę, żeby niszczenie planety, czy przysparzanie cierpienia zwierzętom, czy jakimkolwiek innym istotom, było w jakiś sposób nagradzane. Staraj się żyć tak, żeby bilans wyszedł przynajmniej na zero. Albo pchnąć troszeczkę to wszystko do przodu. Jak się dba o środowisko, chyba wiesz, nie będę ci tłumaczył na temat segregacji, niezatruwania przyrody, zmniejszania swojego udziału w produkcji gazów cieplarnianych. To wszystko znajdziesz w internecie. Chodzi o samo podejście. Staraj się. Nie da się nie szkodzić całkowicie środowisku. Żyjemy w takim świecie, w którym to już jest w tej chwili niemożliwe. Ale staraj się bardziej pomagać niż szkodzić. Niech ten bilans wyjdzie na plus. To, mówisz, niewiele zmieni. Zmieni. Im więcej nas będzie, tym będzie lepiej. Poza tym, twój przykład działa. Zobacz, ja nigdy na siłę nikomu niczego nie wciskam. Ale po prostu otwarcie o tym mówię. Tak jak na przykład z jedzeniem mięsa, nie potępiam ludzi jedzących mięso, ale otwarcie wszystkim dookoła, jeżeli mnie pytają. Mówię, dlaczego tego mięsa nie jem. Staram się przekonywać. Myślę, że parę osób już się poważnie nad tym zastanowiło. To samo, jeżeli chodzi o środowisko. Ludzie widząc, że ci, którzy dbają o środowisko, ci, którzy nie przysparzają cierpienia innym istotom, to nie są jacyś wariaci, odmieńcy, pokręceni na umyśle, tylko normalni, zwyczajni ludzie, tacy jak oni. Więc oni też mogą. Też się mogą postarać. Działaj lokalnie. Działaj, jeżeli masz oczywiście możliwość działania globalnego i zmiany tego wszystkiego, jak najbardziej. Natomiast większość z nas powinna robić na miarę swoich sił. Nie szkodzić środowisku, zwierzętom, innym istotom. Starać się nawet pomóc i swoim przykładem pokazywać, że można. I warto. To wszystko na dzisiaj. Już niedługo będą następne filmy. Zapraszam cię do subskrypcji kanału. Zapraszam cię do obejrzenia innych filmów. Tych, które już są, jeżeli ich jeszcze nie znasz. Do zobaczenia.